Dzień dobry moi drodzy, witajcie w cyklu Zostaję w domu. Ja wciąż jestem w domu, wciąż robię wywiady i dzisiaj już za chwilę połączę się z moją kolejną rozmówczynią, a może z moimi kolejnymi rozmówcami, bo szczerze mówiąc nie wiem kto odbierze to moje połączenie. Jak już pewnie wiecie z miniaturki i z tytułu, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać z gangiem Majdana. No i właśnie, czy to będzie tylko Małgosia, czy będzie też Radek, czy będą dzieciaki. Za chwilę się o tym przekonamy, więc zapraszam do oglądania. Okej, byliśmy mówieni na 13, więc dzwonię. Dzisiaj przez Skype'a, bo mam nadzieję, że to pomoże trochę w jakości wideo i dźwięku. Charakterystyczny dźwięk. No. Halo? No halo, dzień dobry. No cześć, cześć. Iszula, chodź. Jak ładnie wyglądasz. O, dziękuję ci bardzo. To chyba dlatego, że wiesz, że... Cześć. Cześć. Że się tutaj po prostu z tej nudy cały czas sobie robimy jakieś, wiesz, pielęgnacje na twarz. Tak się właśnie zastanawiałem, czy odbierzesz sama, czy wiesz, będzie cała ekipa. Ja słuchaj, patrz, specjalnie tutaj dla każdego rozmówcy staram się ubrać coś charakterystycznego, a mam tu kurtkę z tego wyjazdu tam z promocji Iron Maiden, więc ale jestem fajnie. Przygotowany. To masz nawet lepszą niż my, bo my chyba swoją przekazaliśmy na Włoch, prawda? Czy nie, mamy ją jeszcze? Nie mamy. To skórzane mamy, mieliśmy przekazać, mamy polary. O, ale fajnie to wygląda. Jak ci mija kwarantanna? Powiem ci, że z dnia na dzień jest coraz gorzej z moim stanem psychicznym. Ale powiem ci, że ja też już... Staram się, wiesz, jakoś sobie urozmaicać po prostu życie. Na przykład takimi, wiesz, wywiadami, nie? Bo inaczej już bym oszalał, przysięgam. A ja najlepiej jest to, że zaczęłam robić, wiesz co, story o jakichś kosmetykach, bo bardzo dużo osób mnie pyta. To już siedzę i robię takie story, wiesz, że już nikt tego nie ogląda, bo tego jest tam, wiesz, za 3 godziny, ale żeby z nudów po prostu coś robić, bo tak to, wiesz, nie zostaje nic innego, jak tylko się załamywać, a chyba nie ma sensu się załamywać, bo tak naprawdę to jest dopiero początek tego wszystkiego. No właśnie, ja jestem już w izolacji, wiesz, od środy tak naprawdę, więc już tydzień dzisiaj mija. A niektórzy zaczęli dopiero teraz, w poniedziałek, a jeszcze przecież tyle dni przed nami, więc ja już naprawdę czuję, że chyba jestem na skraju. Chyba w czwartek zaczęliśmy, prawda? W domu? No. No, chyba tak, przypominam, może w piątek. Nie, w czwartek. Środę byliśmy ostatni dzień pracy. No. Dżordżusia. Nie widzisz Dżordżusia? Nie widzę, niestety. O, to jest content, o który walczyłem. To jest nasz król po prostu, który uczy nas jak znosić kwarantannę, bo on taką kwarantannę ma na co dzień, bo jest psem wybitnie kanapowym, nie lubi wychodzić nigdzie na dwór, więc on wie jak zabijać czas, jest ekspertem w ogóle. Słuchaj, mówisz, że nudy, ale jak ja wchodzę czasami w sekcję komentarzy na twoim Instagramie, to naprawdę jest wesoło i w zasadzie od tego pytania powinienem zacząć nasz wywiad dzisiaj. Czy dzisiaj założyłaś brzuch? Tak, dzisiaj założyłam, pokażę ci. Poczekaj, czy widać? Nie widać? Pomagał mi mąż zapiąć. Słuchaj, wiesz co? O co chodzi? Tak, o co chodzi z tymi pytaniami? Wiesz, jest pewna grupa społeczeństwa, która jest zwolennikiem spiskowych teorii dziejów. I jest tak, że pewne proste rzeczy są dla nich za proste i zawsze trzeba wokół tego stworzyć się jakąś aferę. Powiem ci wprost, że wiem, że w niektórych krajach, bardzo wielu krajach, instytucja surogatki jest legalna, zalegalizowana i normalnie działa. I prawdopodobnie gdyby było tak w Polsce, że musiałabym skorzystać z takiej pomocy, to przyrzekam, że mówiłabym o tym głośno. Więc jakoś... Nie, ja myślę, że to jest bardziej swoje kryptoagresja. To są takie panie, które chcą za wszelki... są za wszelką cenę, wiesz, to tak jak z Bogosi Wieki. Ktoś tam kiedyś napisał i zawsze będą się czepiały, bo uważają, że to jest tutaj aspekt i przestrzeń, gdzie mogą, jak im się wydaje, sprawić taką, wiesz, krzykliwość, to samo jest z tym brzuchem. Ja nie sądzę, żeby ktoś był na tyle głupi i infantylny i pozbawiony jakiegokolwiek, no nie wiem, zdrowego rozsądku, żeby widząc zdjęcie, no takie już, które no nie pozostawia wątpliwości, dalej mógł, wiesz. Ale powiem ci, że te zdjęcia, które wzbudziły to zainteresowanie, czyli te na kanapie, jak później przeczytałam te komentarze, to mówię, faktycznie tam w ogóle nie ma brzucha. To się jakoś tak się ułożyło. No ale słuchaj, jesteś w dobrym towarzystwie, bo Beyoncé też była oskarżana o to, więc jakby nie jest źle.
wrażenie, że teraz jest taka skłonność, bo takich kobiet właśnie podejrzewanych o to, że nosiły brzuch, jest bardzo dużo, bo... Tak, tak, jest. Taki co chwilę się komuś wymyśla, że zakłada brzuch. Może to dotyczy szczególnie kobiet, które tak, które są aktywne zawodowo. Bo w Polsce się trochę myśli tak, że jeżeli ciąża, to trzeba naprawdę bardzo, bardzo się uspokoić. A jak ktoś jest aktywny zawodowo, to wiesz, to wzbudza jakieś takie niezdrowe emocje. Ale powiem ci, że wiesz, no szczerze mówiąc, dla nas to jest fajnie, no coś się dzieje. No właśnie, aktywna zawodowo, oboje dużo teraz robiliście, ty mimo jakby swojego stanu też tam, wiesz, cisnęłaś do końca. No i spadł po prostu z nieba ten cały wirus i możecie teraz odpocząć. Powiem ci, że wiesz co, mój lekarz, który prowadzi mi ciążę, który bardzo dba, ja w ogóle mam niesamowitą opiekę medyczną przez całą tą ciążę, on nie ukrywa swojego zadowolenia z tego faktu. Oczywiście chcę być dobrze zrozumiana, że to nie jest tak, że cieszy nas nieszczęście innych, ale faktycznie teraz spędzam ten czas tak, jakbym, jak na wakacjach, jak w idealnym świecie kobieta w ciąży powinna to spędzać, czyli budzę się rano, no wiesz, przejdę się na spacer, wiesz, siedzę cały czas w domu, nic nie robię, więc to jest fajnie, ale powiem ci, że jest katastrofa, jeśli chodzi o kobiety w ciąży, bo ja dostaję bardzo dużo wiadomości, dzisiaj też dostałam bardzo dużo wiadomości, bo porody rodzinne są odwoływane, kobiety boją się iść do szpitali, kobiety muszą rodzić bez wsparcia rodziny, dlatego że po prostu nie wpuszcza się ich na oddziały. Lekarze tak naprawdę też boją się przyjmować porodów, bo nikt nie wie, jak ten wirus działa na dzieci, więc czy on jest przenoszony, czy nie. WHO opublikuje, ja dwa dni temu wrzucałam artykuł ze strony Fundacji Rodzić po Ludzku na ten temat. Więc powiem ci szczerze, że to zaczyna naprawdę wyglądać wszystko bardzo poważnie, ale też to, że taka świadomość, że nie daj Boże, cokolwiek by się stało, to raczej nie pojedziesz do szpitala, bo szpital już nie jest takim bezpiecznym miejscem. No co, działa na psychę po prostu i wiesz, z kim nie rozmawiam, bo jednak mimo tego, że wszyscy jesteśmy osobno, to ten wirus bardzo połączył ludzi. Ja rozmawiam wiesz, z dziewczynami, z którymi bym prawdopodobnie nie rozmawiała wiesz, tyle razy, co właśnie przy tej okazji. I każdy naprawdę się martwi, niezależnie od tej sytuacji, w jakiej jest. Widzę, że George już po prostu... Poczekaj. Też chcę brać udział w tej siedzi w domu, się podpisuje. Bierze udział w akcji, jakby nie patrzy. Bierze udział w akcji, tak. Też robi hashtag zostaje w domu. Słuchaj, to właśnie, żeby tak trochę przejść na lżejsze rejestry, jestem fanem jakby twojej relacji memowej, jeśli chodzi o pozostawanie w domu w kontekście też dzieci. Czyli, że wam się super kwarantanna podoba, dzieciom mniej, a ten mem o tym, że już wiesz... 6. dzień kwarantanny i bieganie po tramwajach. No bo dla dzieciaków niby super takie, wiesz, wakacje niezaplanowane, ale jednak z rodzicami 24 godziny na dobę to też pewnie nie jest wymarzony scenariusz, szczególnie dla dorastających takich kawalerów. Nie, no, ja zauważam wybitny wzrost agresji u moich dzieci nagle. Wiesz, oni... Szkoła nie jest fajna, jeżeli masz prawo. Masz wybór do nie pójść czy nie pójść, a nagle w momencie, w którym nie możesz pójść do tej szkoły, nie wiem czy wiesz, mówi się, że już chce się przedłużyć tą kwarantannę do końca kwietnia, ale już pojawiają się pomysły, żeby już do końca roku szkolnego dzieci nie chodziły, dlatego że żeby przejść na ten tryb online. To powiem ci, że moje dzieci, które akurat teraz siedzą na górze i odrabiają lekcje, bo oni mają normalnie lekcje w trybie online, już zaczynają być lekko takie, wiesz, agresywne. Już widzę, że ich roznosi, a oni i tak mają dobrą sytuację, bo mogą wyjść tutaj. Wiesz, my jesteśmy w takim miejscu, w którym po prostu nie ma ludzi wokół nas, ale to jednak działa, wiesz, taka izolacja trochę na psychę. Szczególnie młodych. Wiesz, mają teraz gry, te gry w końcu się trochę tak przydały, można powiedzieć, na rozładowanie takiego stresu i nudy. Ale też co, mi się wydaje, że też trzeba przejść na tym do porządku dziennego, po prostu cieszyć się tym czasem, tak? Zwaniasz, możesz sobie poczytać gazetę, pomówić się z dziećmi, pograliśmy trochę w piłkę, wiesz, wyszliśmy na taras wypić kawę, jesteśmy tutaj zupełnie wyizolowani, więc sobie pospacerować też możemy, ale generalnie to jest psy.
psychika, tak? Żeby się, wiesz, nie, samemu nie nakręcać, że jest nerwowo, żeby zajmie się też nie denerwować, no bo jesteśmy z czymś wszyscy, którzy bardziej, inni mniej na to nerwowo reagują, wiesz, są tacy, dla których wyjście z domu, że nie mogą tego zrobić, powoduje już jakiś stres. No dla mnie. Ja to samo. Znaczy ja, wiesz, to jest trochę tak jak z dietą, że jak możesz jeść wszystko, to super, a nagle jak na przykład z jakiegoś powodu czegoś nie możesz jeść, to nagle masz na to straszną ochotę. I dokładnie mam tak samo, wiesz, teraz, żebym poszła do kina, zrobiłabym to, przeszlibyśmy się, ale tak naprawdę to są wszystko, słuchajcie, problemy trochę pierwszego świata, bo tam gdzieś są ludzie, którzy, wiesz, muszą iść do pracy. Dużo kobiet do mnie pisze, na przykład w ciąży, których mężowie są w służbach porządkowych albo w służbie zdrowia, albo tak. I one mówią, że kurczę, ona jest na przykład w 8 miesiącu ciąży, a jej mąż codziennie pracuje jako kierowca karetki, więc ma styczność z tymi wszystkimi wyjazdami. I mówi, że jeszcze oprócz tego, że ludzie są, wiesz, boją się koronawirusa, to też ludzie stali się bardziej agresywni. Ona mówi, o tym się na przykład w ogóle nie mówi. A jej jednego męża już dwa razy by pobili, bo odmówili wzięcia do karetki kogoś. Właśnie też na pewno ratowniku był, tak, żeby ludzie też mówili prawdę, bo inaczej ich wykończą. Ci ludzie też narażają swoje zdrowie, więc to jest takie odpowiedzialność, tak, cywilna, żeby jak ktoś rzeczywiście to ma, przyjeżdżali do niego ratownik, który o tym nie wie, żeby go poinformować, żeby zachowywali jakieś środki bezpieczeństwa i ostrożności. Tak, tak, ja czytałem właśnie dzisiaj newsa z jakiegoś miasta, nie pamiętam już z którego, że 3 ratowników jest poddanych kwarantannie, bo pojechali na zgłoszenie, które właśnie nie było uszczegółowione, o co chodzi, i ta osoba, która dzwoniła, no, nie doprecyzowała, tak nazwijmy delikatnie, że może też o to chodzić. Kiedyś był taki film o ratownikach, ja nie pamiętam tytułu. Był taki film, który przedstawiał taki hardcore, który oni mają. I ja, jak mnie zabierali, nie wiem, to 1,5 roku temu do szpitala, jak miałem pewnie tą lekotkę, to pytam się, panowie, czy jest rzeczywiście tak jak w tym filmie. Oni powiedzieli, sam ty, jest jeszcze gorzej. No. Więc oni na pewno mają ciężkie życie. Więc nasze problemy, że nie możemy pójść do kina, albo nie wiem. O, przepraszam cię, bo ktoś do nas dzwoni. Musiałam zrzucić, sorry. Wiktor zresztą do nas dzwoni, który też już dostaje. Wiktor, mój menadżer, który dostaje już białej gorączki po prostu w domu, bo on w ogóle lubi sobie pochodzić po mieście. Lubi pospacerować, więc teraz już jest to dla masakra. Ale wiesz, więc też trzeba o tym cały czas pamiętać, że no trudno, no po prostu to jest jakiś taki dziwny czas. To jest po prostu dziwny czas. Wiesz, miesiąc temu oglądaliśmy to, wiesz, w jakimś filmach katastroficznych, a teraz bierzemy w tym udział. Słuchaj, jak ja sobie przypomnę, że my jeszcze w lutym planowaliśmy, dobrze, że ja po prostu tego nie zrobiłam, bo my planowaliśmy po urodzeniu dziecka wyjechać, gdzieś, wiesz, się zaszyć. I oglądałam różne domy w różnych krajach i powiem ci szczerze, że po prostu, wiesz, to było w lutym, no. A teraz mam marzec, a jesteśmy w sytuacji, w której, wiesz, Unia Europejska zamknęła granice, każdy z krajów zamknął granice, żeby było jasne, bardzo dobrze, więc wiesz, no wszyscy się odnajdujemy tak w tej nowej sytuacji, zobaczymy jak będzie. A jak zawodowo to u was wygląda, z czego... Co stoi pod znakiem zapytania, no bo ty obiecałaś widzom, że wiesz, tam będziesz działać do końca, a teraz okazuje się, że te ramówki w ogóle się jakoś poprzekręcały, poprzesuwały, poprzekładały. Jak to u was wygląda? U nas to wygląda tak, że wszystko, co miałam zaplanowane do tej pory, jest zawieszone. 23 marca miała ruszyć zdjęcia do mojego nowego programu dla TVN Style, Patent na dom. Znaczy Patent na dom to jest roboczy tytuł, to miało mieć jakiś inny tytuł. To był program, na który bardzo się cieszyłam, bo po pierwsze wreszcie znalazłam czas na to, żeby go zrobić, a to jest taki program, który z powrotem, wiesz, do takiego dbania o dom, takiego do it yourself, takich tipu. Rzeczy, które ja uwielbiam i na bieżąco śledzę i cieszyłam się, że będę miała okazję do tego, żeby się podzielić z widzami tymi wszystkimi rzeczami. 8 kwietnia miały ruszyć zdjęcia do projektu Lady. Po drodze miałam wiele sesji, wszystko pospadało. Ostatnią sesję, którą zrobiliśmy, to sesja okładkowa do Vivy. Udało nam się zrobić na 2 dni przed ogłoszeniem kwarantanny. I powiem
powiem Ci szczerze, że nie myślimy, znaczy wszyscy gdy z producentami rozmawialiśmy, że najważniejsze w tym momencie jest zdrowie, ta izolacja i zastanawiamy się, co będzie. Natomiast nikt rozsądny nie podejmie decyzji o rozpoczęciu zdjęć w takiej sytuacji epidemicznej, w jakiej jesteśmy. Więc prawdopodobnie wszystko nam kompletnie pospadało. Wszystkie eventy. Akurat eventy zaczęłam sama odwoływać. Wiesz, jak się zaczęło robić tak już dziwnie wokół, to mówię, dobra, to może jednak eventy, gdzie jest dużo osób, wiesz, bo też nie chciałam być osobą, która zabrania robienia zdjęć, nie robimy, wiesz, nie ma autografów. To jest takie niemiłe, bo po to ludzie też przychodzą, żeby się z tą zobaczyć, pogadać, wiesz, chwilkę, czy zrobić sobie zdjęcie, więc nie chciałam w jakichś takich sytuacji, że wiesz, przyjeżdżam, robię swoje i nie mam czasu dla widzów, dla ludzi. Więc to podwoływaliśmy. I oczywiście dużo dostaje się artystom, którzy mówią o tym, że to jest dla nich ciężki czas, ale wszyscy faktycznie mocno to odczują. I normalne jest chyba, że aktorzy mówią o sytuacji aktorów. No bo wiem, że Basia Kudelszatna się zmierzyła z takim dużym hejtem. No a to o kim miałam mówić? O piekarzach? No jest aktorką, tak. Jest w tym środowisku, więc mówi o tym, co się dzieje w jej środowisku. W naszym środowisku też bardzo wiele się zmieniło. No Radosław to w ogóle, jeśli chodzi o piłkę. No ja tak samo, jak Starczasa przestała działać i przestała funkcjonować, jest zawieszona, więc my, którzy pracujemy przy niej, też nie mamy na dzień dzisiejszy, nie wiem, czy mamy pracę wstrzymaną. Branża kosmetyczna również, bo drogerie są zamknięte, więc wszystko, czym się dzisiaj w jakiś sposób zajmowałem, no jest tak jak wszystkie inne dziedziny życia. Ja myślę, że nawet nie ma o tym, co mówić, że każdy z nas to czuje finansowo, bo taka jest prawda i takie są realia. I to jest, bo niestety to są skutki tego, co nas ogólnie globalnie dotknęło. Myślę, że cały świat to odczuje, więc tak naprawdę każdy mógłby na swój sposób mówić i uwypuklać straty finansowe, ale myślę, że nie ma co, bo tak naprawdę każdy z nas na tym straci. No tak, najważniejsze, żebyśmy nie stracili zdrowia i to jest przede wszystkim. Wiesz, w ogóle w telewizji jest teraz taka sytuacja, że szefowie stacji zostali naprawdę postawieni w trudnej sytuacji, bo wyobraź sobie, że masz poukładaną precyzyjnie ramówkę i to poukładaną od kilku miesięcy i nagle ono się wywraca do góry nogami. Przecież zobacz, wszystkie talent show są odwołane, wszystkie programy z udziałem widzów, wszystkie rzeczy nienagrane. Ja ci powiem na przykład na przykładzie Paradise Hotel, bo to jest ekipa z Golden Media, to jest firma, z którą my się przyjaźnimy, bo to są producenci, którzy współpracują ze mną od początku. I więc jakby naturalnie przez te wszystkie lata mamy z nimi, wiesz, relacje prywatne. I oni teraz kończą nagrywać drugi sezon na Bali, z którego nie mają jak wrócić. 70, prawie 80 osób ekipy. Dobrze, że się wspierali jeszcze tam około 50 osobami miejscowymi. I nagle te 70 osób, wiesz, ma problem z powrotem. Mieli od razu chwilę potem zacząć kręcić trzeci sezon. Więc wiesz, to wszystko stoi na głowie, a nikt ci nie zwróci ani kosztów zakwaterowania, które już masz opłacone. Więc to jest ogromny, ogromny problem dla wszystkich w tej branży. To też dotyka, dużo kobiet do mnie pisze, ludzi w normalnych zawodach, chciałam powiedzieć. No w takich, wiesz, nie telewizyjnych. To będzie taki czas, że wszyscy się będziemy musieli, wiesz, mocno zastanowić nad tym, co wiesz, co się dzieje. No wszyscy będziemy musieli przy... Dlatego ważne jest tak, żeby wszyscy bardzo poważnie traktowali, ta kwarantanna jest po to, żeby to jak najszybciej skończyło. Ja jestem ciekawy po prostu, jak to będzie w skali na przykład Europy i Anglii, która mniej poważnie to traktuje, jak będzie później, żeby sobie z tym poradzimy. Jestem przekonany, że jako kraj, który tak zdyscyplinowanie do tego podchodzi, to dużo szybciej niż na pewno Włosi, którzy to są tym bardzo dotknięci, czy Hiszpanie, ale też Anglicy. Tam jest tak naprawdę, tam jeszcze... Tam są szans. Maraton był, wiesz, 6 tysięcy ludzi w jednym mieście, byli dwa mecze przy publiczności, 3 tysiące kibiców z Madrytu pojechało do Liverpoolu, więc myślę, że... Jest to... Madrytu, który jest po prostu drugim po Włoszech ośrodkiem koronawirusa. No, tego wirusa. Potem ci wytłumaczę dlaczego. Zapomniałam dać powiedzieć. No, to teraz możemy powiedzieć. Nie, bo słuchajcie, jest taka sprawa, że podobno YouTube ogranicza zasięgi, gdzieś upycha, wiecie, w kącie te materiały, które dotyczą wirusa i to jest jakby gdzieś tam w tytułach, w tagach i tak dalej.
z uwagi właśnie na fake news, no bo to jest okazja dla ludzi tworzących takie fejkowe treści na to, żeby nabijać sobie, wiesz, wyświetlenia. Ale wiesz, powiem ci a propos fejkowych newsów, my sami padliśmy ofiarą, a dokładnie uwierzyliśmy w taką wersję, że Warszawa zostanie zamknięta. I przyrzekam ci, że się wkręciłam w to. Ja tak samo. Ja słuchaj, dostałem takiego kilka takich SMS-ów wiadomości w środę i to naprawdę od ludzi takich, wiesz, którzy pracują właśnie w TVN24, w gazecie i tak dalej, że właśnie od poniedziałku Warszawa zamknięta. No to ja co po prostu, tak, do rodziców, do wszystkich znajomych, no w zasadzie idźcie na zakupy, ja tam, wiesz, po prostu 5 paczek ryżu, makarony, jak głupi, no ale w sumie lepiej tak niż, wiesz, papier, tak. Słuchaj, no ja ci powiem, że ja też, my dostaliśmy, dokładnie od środy to się zaczęło. Tak. Powiem ci, że w środę jeszcze nie traktowałam tego tak bardzo poważnie, bo dostałam z dwóch źródeł średnio wiarygodnych. W czwartek już zaczęłam, dostałam z czterech takich źródeł naprawdę w stylu, wiem, że ktoś pracuje w kancelarii premiera. Wiem, że ktoś pracuje, wiesz, to takie rzeczy, że bez wygłupów. A w piątek zadzwoniła do mnie wprost jedna dziennikarka, nie powiem, która, i powiedziała wprost, że ma na 100% sprawdzone informacje, że to się wydarzy. Więc ja już w piątek to byłam w takiej panice, że wiesz, że a może coś było na rzecz... Być może by miało być, gdyby to było rzeczywiście większa skala, albo gdyby ludzie nie potraktowali tego tak poważnie. Ja myślę, że obserwowano to, jak zachowuje się społeczeństwo. Tak. To jest zamknięte restauracje, że ludzie się nie skupiają w dużych gronach i tak dalej, żeby traktowali to poważnie, to być może ten plan, który miał być wcielony w życie, został, wiesz, przesunięty albo w ogóle zrezygnowano z niego. Mój brat, słuchaj, mieszka we Francji i on mówi, nie no, no w ogóle Francuzi, po prostu, wiesz, knajpki, espresso, oni sobie chodzą i oni opowiadają, że Paryż nie może się zamknąć, bo straci ten paryski duch i oni, wiesz, to jest dziwne, bo mam wrażenie, że naprawdę za sekundę będą problemy takie jak we Włoszech, gdzie Włosi są załamani. I do mnie pisała nawet dziewczyna, która mieszka od 12 lat we Włoszech. Co się stało? Może on chce zejść. Że... Może pokażę wam, że się coś zbulwersował. Że, wiesz, że po prostu Włosi naprawdę jeszcze do 2 tygodni temu uważali, że to jest w ogóle trochę wymyślony problem. A teraz jak przeglądają swoje codzienne gazety, okazuje się, że połowa tej gazety to są nekrologi. To już przestało być śmieszne. Tam jest naprawdę praktyczne. Ja dzisiaj jeszcze właśnie będę rozmawiał za 3 godziny z Michałem Kwiatkowskim, który mieszka w Paryżu. I też oglądając jego stories, widziałem, że to życie w Paryżu toczy się, wiesz, normalnie. Aż chyba, nie wiem, do wczoraj, kiedy zaczął pokazywać, że żeby wyjść z domu, musi sobie wydrukować takie jakieś pozwolenie, czy coś w tym stylu. Więc oni właśnie tak, wiesz, ignorowali to, a jak już ich dojechało, no to po prostu jeszcze gorzej niż u nas, nie? No właśnie, i to jest cały czas mówimy o tym, że jest ważna bardzo ta profilaktyka, że to ona jakby, to przecięcie tego pasa transmisyjnego dla tego wirusa jest ważne, więc myślę, że po prostu nie ma co, siedźmy na dupie w domu, albo naprawdę... Czytajmy gazety, książki. Dokładnie, czytajmy gazety, książki. I wiesz, no i co... Cieszmy się tymi przymusowymi wakacjami, no bo nie ma co się dołować. Każdy z nas ma tendencję do dołowania. Ja się dzisiaj obudziłam, to powiem ci, miałam taki pierwszy dzień takiego, tak, miałam taki pierwszy dzień, że mówię, fuck, to jest dopiero początek, a to nazwa, ale mówię, dobra. Ja bym może mało. Bo ty wyśmienię sobie piwko albo szampana. Nie, no, no właśnie, to nawet nie możesz teraz, wiesz. Słuchajcie, no właśnie, to a propos tego czytania, oglądania, pytam wszystkich moich gości zawsze, no co polecają? Seriale, filmy, książki, muza, wiesz, czym się zajmują teraz? To zaraz mogę ci pokazać. Nie, to ja pójdę szybko na górę i ci przyniosę książki, a radzę ci opowiem o serialach. Dobrze, więc ja przede wszystkim polecam Netflixa. Na ten stan, że tak powiem, siedzenia w domu jest idealny. Jest tam masę filmów i można wybrać od kryminałów. Czekaj, bo... To jest znowu dzwonek. Ktoś domogło się, tak. Także zdecydowanie. Oczywiście książki. Ja akurat sobie wziąłem kilka książek biograficznych tutaj. Uzupełniam sobie też gazety, wiedzę taką, którą tam gdzieś tam, wiesz, gazety sobie odkładają, więc tutaj mam czas na to, żeby poczytać. No i zabawa z dziećmi, tak? Bo mamy grę, wzięliśmy grę, także się z nimi bawimy.
No, a to książki Małgorzaty. Słuchaj, znaczy ja ci powiem jedną rzecz. Żeby było jasne, że ja przywiozłam ze sobą takie rzeczy lekkie, łatwe i przyjemne. I bardzo potrzebne. Same najbardziej potrzebne, tak. Słuchaj, jeżeli ktoś tego nie czytał, to musicie to przeczytać. To jest... Poczekaj, przepraszam, czy ktoś ciągle do mnie dzwoni. To jest książka, będzie bolała Adama Kleja, który był kiedyś lekarzem. I to jest... Facet ma takie poczucie humoru, że ja czytam tą książkę po raz trzeci, bo ona jest niesamowita, pokazuje taką codzienność służby zdrowia w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że Polacy by się, wiesz, odnaleźli. Niesamowita książka, jest tak śmieszna, że Matio zasypia, a ja leżę w łóżku i się śmieję. Co się stało? I jest też Świąteczny dyżur, to jest jakby druga część tej książki, też tak samo śmieszna, więc to naprawdę jest idealne do tego, żeby poczytać teraz. Teraz wziąłam sobie tą książkę, bo kocham thrillery. Przepraszam, że cię wysłucham, bo kocham wysokie thrillery i podobno to jest jakiś bardzo mocny thriller, zobaczymy. Ja, może niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale fascynuje mnie zło, jak wszystkie dobre osoby. Więc uwielbiam czytać książki o seryjnych mordercach, psychopatach, dyktatorach. Bo nie jestem w stanie objąć swoim mózgiem, jak można czynić zło, wiesz, w świadomy sposób. Mm-hmm. I już nie mogę się doczekać lektury tej książki. O kurczę. To są rozmowy z seryjnymi mordercami, historie prawdziwe. Facet, który to zrobił, to jest taki bardzo znany na świecie kryminolog. I on przez lata rozmawiał, on nie jest profilerem, ale trochę, wiesz, pomaga. I on przez lata rozmawia z prawdziwymi seryjnymi mordercami, więc jestem bardzo ciekawa. Niestety, powiem ci, im dłużej czytam na takie tematy, tym bardziej okazuje się, że zło jest strasznie banalne. Że ludzie po prostu nie wiedzą, dlaczego to robią. No i oczywiście Justyna Kopińska, którą kocham. Jestem chyba największą w Polsce fanką Justyny Kopińskiej. Każdą jej książkę, która wychodzi, czytam i... Znaczy, jest, za każdym razem jestem wstrząśnięta i taka, wiesz, dotknięta. I teraz właśnie przeczytam to Lekarstwo dla duszy, to jest zbiór takich felietonów. No i po prostu znowu kolejny thriller w stylu, wiesz, trochę pamiętasz Dziewczynę z pociągu? To był taki, no to trochę reklamuję, że to jest, wiesz, podobne i tak sobie, wiesz, to jest taki mój zestaw, on szybko pęknie na pewno. Ale też jest jeszcze jedna rzecz, którą chcemy bardzo polecić. Grena. Gdzie jest nasza gra? Podasz, kochani. Muszę ci podać Wybiagla. Dobra? Tylko dobra. Ci pokażę. Słuchaj, no to jest hit po prostu, hitu. Musicie to mieć. To jest w ogóle gra, która powoduje, że nasza rodzina się kiedyś rozpadnie w końcu, bo się kłócimy niewiarygodnie przy niej. Słuchaj, to jest klasyczna gra w Omnibusa. Pokażę ci, spróbujemy od razu. Podaj mi kategorię. Niebieską, różową, żółtą, brązową, zieloną czy pomarańczową. Różową. Różowa jest zresztą show business. Kto jest autorem muzyki do filmów Sami Swoi Chęcińskiego i Dracula Coppoli? Nie mam pojęcia, Jezu. Polska popkultura to jest... Jestem cieniasem. Wojtek Kilar. To chyba nie jest popkultura. Oczywista odpowiedź, no. Ale dawaj, to jeszcze jeden. Jezu, teraz się zgłaźnię na koniec. No dawaj. No, jaki kolor? Zielony. Zielony, czyli mniej więcej biologia, wiesz. O. Czego, żeby było jasne, ja nigdy, jeśli chodzi o kategorię zieloną, kategorię żółtą, która jest na przykład historią, to jest w ogóle taki dramat, że gramy z dziećmi, to mi wstyd przed nimi. To jak nie teraz będzie, no. To są tego typu pytania. Z czego składa się w przeważającej części jądro komety? Nie zgadniesz w życiu, ja bym nie zgadła. Bo nie. Ja tu mam odpowiedź po drugiej stronie. No i co, z czego? Z lodu. Słuchaj, serio? Kuciula, patrzysz na to?
No, więc właśnie, o, widzisz, no tak sobie właśnie gramy i to są fajne rzeczy, żeby przy okazji można się jakoś, wiesz, pouczyć. Trzeba sobie radzić. A tym, którzy nie są w ciąży, polecam dobre wino. Ale podoba mi się, że wspomniałaś, że wasza rodzina się rozpadnie przez granie, bo się kłócicie. My z moimi znajomymi, jak się spotykamy grać, to po prostu wyzwala w ludziach jakieś takie instynkty, taką agresję, takie kłótnie, że ktoś rezygnuje, wychodzi. Ja po prostu jestem takim cholerykiem, że to jest koniec, nie? Także tak. No dobrze, tak słuchaj. Jest. To dziękuję ci bardzo. Wam. Tam Radek widzę już ogarnia psa. Chodź, Radek, sam się tylko pożegnaj. No i tak jak powiedziałaś, musimy sobie jakoś radzić w tej izolacji. Mam nadzieję, że to nie będzie dłużej niż te jakieś tam kilka tygodni kolejnych, bo już... Miejmy nadzieję. Martwię się. I całujemy ciebie, całujemy wszystkich swoich widzów. Trzymajcie się i dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi. Bądźcie zdrowi przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, na razie. Pa, pa. No i dużo, dużo pozytywnej energii od Małgosi i Radka. Ja bym z chęcią pograł w jakieś gry, ale niestety siedzę sam, więc ewentualnie może jakiś kurnik online, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiaj trochę bardziej rodzinnie, wesoło, trochę też więcej o tej sytuacji, która teraz panuje, no bo też jakby ciężko o niej nie rozmawiać, umówmy się. Dzisiaj, tak jak już wspominałem tutaj w rozmowie z Małgosią, jestem umówiony z Michałem Fiotkowskim na rozmowę, to mogę wam zdradzić, że on będzie kolejnym gościem, ale nie wiem, czy to będzie kolejne wideo, które opublikuję, czy sobie je odłożę na jakiś późniejszy termin, bo staram się tak umawiać na bieżąco, żeby no, dotrzymać tej obietnicy i publikować codziennie. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. Do zobaczenia.